Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i w nowych hashtag Szpony Kitulca. Dzisiaj przychodzę do Was z taką pastelowo-wiosenno-miętową propozycją. Oczywiście nie mogło zabraknąć u mnie efektów specjalnych, jak i błysków, czyli mamy trójwymiarowe takie kropelki a la szronu. Mamy efekt wtopionego szkła w paznokieć oraz efekt holo. No i tak jak widać, też mamy pastelowe ombre. Jak zwykle użyłam tutaj i lakierów, i efektów marki Provocateur. I jeżeli jesteście zainteresowani, jak wykonałam te szpony, to zapraszam na tutorial. Ku przypomnieniu, moje naturalne paznokcie są pokryte akrylem. Akryl mam już przygotowany, opiłowany, mogę nakładać od razu lakiery. Jeżeli zaczynacie nakładać hybrydę na swoje naturalne paznokcie, to pamiętajcie o tym, żeby paznokieć dokładnie zmatowić, odtłuścić, nałożyć primer i dopiero możemy przechodzić do kolejnych kroków. Ja na swoje akrylowe szpony nakładam base hard, nie jest to wymagane, jest to krok opcjonalny, ja po prostu lubię mieć trochę więcej warstw, aby te paznokcie były ciut grubsze. Oczywiście jak nałożę jedną warstwę, to utwardzam to w lampie i przechodzimy do koloru. Będziemy dzisiaj robić każdy jeden paznokieć pojedynczo, po kolei. Zaczynamy od kciuka, nakładam dwie warstwy przepięknego, miętowego, pastelowego, wiosennego koloru i oczywiście każdą warstwę utwardzam w lampie. Następnie będę używać takiego pastelowego, jasnego, brzoskwiniowego koloru i będę używać takiego pędzelka do tworzenia efektu ombre. Ja ten pędzelek pokazywałam Wam w poprzednim tutorialu. Jest on kupiony za dosłownie parę złotych na Allegro i tym pędzelkiem oraz tym właśnie brzoskwiniowym kolorem będę robić efekt ombre. I tak jak widać, nakładam sobie delikatnie, ciut jedną warstwę, parę sekund ją utwardzam, dokładam kolejną warstwę, również cienką, dalej utwardzam. Dzięki temu, że trochę nałożę, utwardzę, trochę nałożę, utwardzę, to robię fajny, płynny efekt ombre, efekt przejścia, a też w międzyczasie nic mi się po paznokciu nie rozjeżdża. Jak już jestem zadowolona z efektu przejścia, biorę Top Matte No Wipe, czyli top matujący, którego później nie trzeba przemywać cleanerem. Ja nakładam dwie warstwy, każdą oczywiście utwardzam i możemy przechodzić do palca wskazującego. Na paznokieć wskazujący oczywiście najpierw nakładam jedną warstwę base hard, utwardzam ją w lampie i robię znowu efekt ombre, ale w odwrotnej kolejności, czyli najpierw nałożę dwie warstwy tego jasnego nude brzoskwiniowego koloru, każdą warstwę utwardzam w lampie i właśnie teraz odwrotny efekt. Szykuję sobie kropelkę mięty, biorę ten sam pędzelek wyczyszczony i znowu ta sama zabawa. Tworzę stopniowo każdą warstwę, utwardzając ją w lampie. Jak jestem zadowolona z efektu, nakładam jedną warstwę Top Matte No Wipe, utwardzam go w lampie. I przechodzimy do robienia takiego efektu kropelek, szronu. Każdy to będzie widział inaczej, ale widzimy, jak to wygląda. Ten efekt będę robić sondą oraz lakierem Base and Top.
I w zależności, którą końcówkę wybierzecie, możecie te kropelki zrobić mniejsze bądź większe. Ja na tym paznokciu robię większe kropelki, później Wam pokażę różnicę, bo na drugiej dłoni zrobiłam mniejsze kropelki i jak to ma się do siebie. I tak jak widać, sondą robię po 2-3 kropelki i od razu szybko utwardzam w lampie, dosłownie parę sekund i wracam, robię dalej kolejne kropelki. I dla tych, którzy mają wprawę, z pewnością zrobią więcej kropelek za jednym zamachem, zanim wsadzą paznokcia do lampy. Ja niestety boję się, żeby te kropelki mi się nie rozjechały, więc dosłownie szybko robię parę sztuk, wsadzam palucha do lampy i znowu robię kolejnych parę sztuk i też od razu, ponieważ chcę, aby ten efekt 3D był jak najbardziej 3D i jak najbardziej wystający, to na pierwszą warstwę tych kropelek nakładam kolejną warstwę tych kropelek. Łącznie niektóre kropelki powtarzałam 2-3 razy. Jak już wszystkie kropelki mam nałożone i jest ich odpowiednia, że tak powiem, grubość, to paznokcia jeszcze dla pewności tak z minutę sobie utwardzę w lampie, aby mieć pewność, że wszystkie warstwy tych moich kropelek już się utwardziły i przemywam paznokcia cleanerem. I tutaj Wam właśnie pokazuję różnicę pomiędzy dwoma paznokciami, gdzie jeden był robiony sondą z tą cieńszą końcówką, a drugi z tą grubszą końcówką. No i przechodzimy do naszego fakasa, czyli bierzemy znowu base hard, utwardzam go w lampie, znowu biorę moją piękną miętę, nakładam dwie warstwy, każdą utwardzam i tak jak widać, staram się też innym paznokciem odsunąć trochę skórki przy paznokciu malowanym, aby bliżej właśnie dotrzeć pod skórkę lakierem. Jak już obie warstwy utwardziłam, to biorę efekt holo i obsypuję utwardzonego paznokcia, ale nie przetartego cleanerem, tym pyłkiem, delikatnie go wcieram w płytkę paznokcia, nadmiar otrzepuję pędzelkiem i też tak jak widać patyczkiem drewnianym ściągam nadmiar tego pyłku tam, gdzie mi się osadził poza paznokciem. Biorę top base and top, nakładam jedną warstwę i oczywiście utwardzam w lampie. Pamiętajcie o tym, że zanim włożycie po takim pyłku pędzelek od lakieru do buteleczki, to wyczyście ten pędzelek, abyście nie mieli później w tym base and top właśnie brokatu w środku. I teraz biorę top matte no wipe, nakładam jedną warstwę, oczywiście utwardzam. I znowu na tym paznokciu, który ma efekt holo, ale jest matowy, będę tworzyć ten sam efekt kropelek, szronu. Technika jest identyczna. Nakładam parę kropelek, utwardzam, nakładam kolejne warstwy, utwardzam i tak do oporu. I tutaj będzie bardzo fajny efekt, ponieważ cały paznokieć jest taki miętowy, przygaszony, za bardzo nie widać tego efektu holo, ale właśnie pod tymi kropelkami ten efekt holo będzie widoczny. I tak jak przy poprzednim paznokciu, ostatecznie całość utwardzam jeszcze z minutę, jak utwardzę, przymywam cleanerem i możemy przechodzić do paznokcia serdecznego, czyli znowu mamy base hard, nakładam jedną warstwę, utwardzam, wybieram lakier miętowy, moją piękną miętę i znowu to samo, nakładam dwie warstwy tej mięty, gdzie staram się bardzo precyzyjnie dojechać przy skórkach, ale ich nie zalać. Każdą warstwę oczywiście utwardzam w lampie.
nałożę jedną warstwę base and top i teraz uwaga, nałożę tą jedną warstwę, cienką warstwę tego base and top i jej nie utwardzam w lampie, ponieważ na mokry właśnie top będę wklejać moją taką opalizującą folię. Ja wcześniej tą folię sobie przygotowałam, bardzo malutkimi nożyczkami precyzyjnymi pocięłam sobie naprawdę minimalne, bardzo malutkie kawałeczki z tej folii. Tak jak widać, te kawałeczki są nieregularne, o nieregularnym kształcie oraz długości i właśnie takim drewnianym narzędziem mogę sobie spokojnie nałożyć te pseudo szkiełka z folii na paznokieć. Oczywiście te folie jako ozdoba do paznokci też jest do zakupienia na Allegro. Jak już ułożę ostateczny kształt, taki żebym była zadowolona tych właśnie szkiełek folijki, mogę tego paznokcia utwardzić w lampie. I znowu biorę base and top. Nakładam jedną warstwę, tak jakby zalewam jeszcze raz ten efekt, tą folię, utwardzam w lampie i na wierzch nałożę sobie Top Shine No Wipe, ponieważ zauważyłam, że ten top ma wyjątkowo mocny połysk, więc jeszcze bardziej podbiję sobie efekt tych właśnie szkiełek. Ten top utwardzam w lampie, nie muszę już go przemywać i przechodzimy do ostatniego paznokcia. Czyli na maluszka ponownie nakładam jedną warstwę Base Hard, utwardzam ją w lampie, znowu nakładam dwie warstwy tej przepięknej mięty, każdą warstwę oczywiście utwardzam. I znowu mamy holo efekt, czyli obsypuję paznokcia, delikatnie wcieram, nadmiar z paznokcia pędzelkiem omiatam i efekt zabezpieczę również dwoma warstwami. Najpierw base and top, nakładam jedną warstwę, pamiętamy o tym, aby wytrzeć pędzelek przed odłożeniem go do buteleczki. Następnie nałożę drugą warstwę, znowu Top Shine No Wipe, aby paznokieć przepięknie się błyszczał. Utwardzam w lampie i nasze szpony są gotowe, zakończone. I tak jak widać, paznokcie były dosyć łatwe, nieskomplikowane. Użyliśmy tylko dwóch podstawowych kolorów, resztę mamy same efekty. Sądzę, wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa propozycja, która nie wymaga jakichś specjalnych tutaj umiejętności manualnych, tylko trochę cierpliwości. Więc tak jak zwykle mam nadzieję, że tutorial przypadł do gustu. Jeżeli tak, to poprosiłabym o kciuka do góry. Przy okazji odsyłam Was na moją playlistę, którą niedawno utworzyłam na kanale, gdzie macie wszystkie moje aktualne szpony kitulca, wszystkie moje pomysły, może przypadnie Wam coś do gustu. No i co? Mam nadzieję, że widzimy się w moim kolejnym filmie i do następnego. Na razie.